kolejny obszar. Tam to jest wizytówka jakaś kleszczowa. I dzisiaj, nie dając pieniędzy na remont, ja na przykład miałem taką sytuację ze swojej firmy, jak kiedyś pracowałem jeszcze w giełdzie papierów wartościowych. Przyjechali ludzie do nas do Bohatowa i mieli zostać na noc. Zarekomendowałem im w Kleszczu, żeby się w Kleszczowie zatrzymali, bo jest blisko Sol Park, można popływać, sauna i tak dalej. Zobaczyli zdjęcia, mówi, co to jakiś gierkowski hotel jest? Co to jest do Licha? I wybrali, pojechali do Santina w Bohatowie. I dzisiaj jest nowy prezes. Ja rozumiem, że on nie jest po myśli, jest... Ale znowu pan zaczyna to samo. No ale ja znam wiążę, ja tym coś nie wiążę. Tu się nie liczy, po jakiej myśli kto jest. No to właśnie, skoro się nie liczy, to jest jak najbardziej dużo merytorycznych powodów, żeby te 400 tysięcy dać i ten remont zrobić. Bo proszę się przyjść, zobaczyć, jak wygląda ten imperial. My nie mówimy o internacie, gdzie tam się wnioskowano o budowę hotelu w internacie, zamianę. My mówimy o starym budynku, który jest w tragicznej sytuacji, a jest wizytówką tej gminy. Przyjeżdżają ludzie, nocują i już tu nie wracają. A przynajmniej szukają innego noclegu, jak potrzebują też to robić. Druga rzecz, jest tam trzy gwiazdki, to grozi utratą trzech gwiazdek, czyli do nowej gwiazdy. Czy pan radny weźmie tą stratę na siebie? To decyzję? Panie wójcie, poprzedni najemca, czyli pan Grzegorz, chyba Szabat, on remontował ten hotel sam, robił całą restaurację, gmina mu tam praktycznie nie pomagała. Pan ma na tym papierze. Dobrze, dziękuję. Uważam, znaczy, ale to jest ważne, czy on remontował pokoje? Ja mam jedno pytanie. Czy poprzedni prezes monitował, że trzeba robić remont? Panie Robercie, bo to urzędu gminy wpływają papiery. Czy monitował, że potrzebny jest remont w Imperialu i w hotelu? Jest taka kontrola. Były wniosek nad tym spowodowane kontrolami odnośnie standaryzacji hotelu, że wtedy już jakieś problemy zaczynały się z utrzymaniem standardu trzech gwiazdek. Znaczy on sam to robił, on sam się starał i on to zrobił, że są trzy gwiazdki, tak? No i wtedy, nie można było dać pieniędzy? Dobra, dziękuję. Dyskusja przy pana, kto jest za przyjęciem wniosku pana radnego Pawlika, już koniec. Kto jest za przyjęciem wniosku? No raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Kto jest przeciw? Dwa. Kto się wstrzymał? Wstrzymujący. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty, zadanie zdjęte z budżetu. Proszę dalej. Przepraszam, ja na 10 minut chciałbym opuścić. Proszę, teraz nie zwalniam. Dwie strony pozostały i tu nie pan sobie wyjdzie, są ważne strony. Nie. Dobrze, jeszcze ja chcę to wyjaśnić. Czy posłuchajcie państwo, panie przewodniczący, to jest majątek na... Ja jestem w służbie majątku gminy. Kto z państwa odpowie, bo sobie wypowie nam umowę najmu, bo po prostu po tym obiekt się nadaje. Kto odpowie do testatu? Co zrobicie dalej z imperialem? Proszę powiedzieć. No co zrobicie? Pytam się. No co zrobicie? A dlaczego pan sobie wypowiedzieć? No wypowie, bo to się po prostu nie zgadza z umową najmu. To już Szabat będzie z powrotem. No dobrze, jeżeli to pan zagwarantuje, nie będzie sprawy. Pan do was zagwarantować, bo pan jest bardzo wykonawcą. To jest polityka. Proszę następnie. Co wy robicie, bo wy nie dajecie się sprawy. Tu szukacie 10 tysięcy złotych, a nastawiacie na setki tysięcy strat, tak? Bardzo dobrze, bardzo rozsądne posunięcie. Chwała po prostu za takie mądre decyzje. Następna strona, tak? Czy to już jest ta strona? Aha, to było tutaj. 400. A, jeszcze jest tutaj, tak, jeszcze jest, nie dokończyliśmy, zadanie inwestycyjne. Tutaj byliśmy rozbudowali pracę. Zadanie inwestycyjne, modernizacja stadionu w Kleszczowie, budowa boiska wielofunkcyjnego w ulicy, budowa boiska w Antoniówce. Budowa i prace w KDS i termy. Oto, tutaj proszę sobie otworzyć na tej stronie. Proszę, dyskusja. Nie zwalnia pan. Koniec. Chodzi o proszę. Kulturę fizyczną. Proszę pana, kultura fizyczna. No przecież czytałem wyraźnie. To tak mówię, jak to jest zawracanie. Jeśli mogę. Proszę. Pierwsze punkty dotacja na wykonanie zadania w zakresie kultury, fizyki i sportu to jest 2 miliony złotych. Czy to jest tylko dla jednego klubu Omegi, czy to już jest dla obu klubów i jaka to jest różnica, jeśli mogę powiedzieć? Na wszystko. Proszę? Na wszystko, tak?
A ile klub Omega dostał tam podobnego? Nie, wina za drzwi. O, milion 600. I tam jest drugi klub ten, no jak oni się nazywają? Alfa. To starczy, te dwa, dwójka starszy, tak? No, myślę, że to będzie. Proszę. Jeszcze jest wiedza, że na terenie gminy działają inne organizacje. Jest Stowarzyszenie E-Sport Kleszczów. Ale to wie pan co? Bardzo pana proszę, bo będą inne wnioski też i wtedy w tych innych. Ale nie wie pan jeszcze o co się chce zapytać? Ja wiem, to E-Sport. No ale... Więc mówię, bo tu są jeszcze inne luźne, panie Jarku. Ale ja mi chodzi o kulturę fizyczną. I proszę dać skończyć po prostu. No dobrze. Więc jest ten E-Sport, który już jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiada numer REGON, konto i tak dalej, funkcjonuje. I słyszymy też, że ma się zamiar zarejestrować jakaś działalność w oparciu, znaczy w kontekście strzelectwa sportowego. Nie wiem, czy to ZUK-u, czy z KBKS-u, czy jakichś innych broni. I czy w tym dziale tutaj z tych środków można również finansować będzie działanie tych organizacji, jeśli wystąpią? Chyba tak. Jak można, ale tam to można. Kwota jest 2 miliony złotych, tak? No, zatwierdzacie. Myślę, że tak. I w tej kwocie będziemy się poruszać. Jak wiesz, bo jest Omega, to jest takim, no można powiedzieć, najpoważniejszym, nie? No, bo oni tam mają sekcji dużo. 1 600 000, tam było 200 czy 170 chyba Alfa, nie? No, to jest 700, to tam jeszcze ponad 100 zostaje, to myślę, że to jest wystarczające. Dobrze. Proszę, że ktoś tutaj w tym dziale. Proszę. Działalność klubów seniora 25 tysięcy. Czy to są wystarczające środki, panie wójcie, czy nie można by było trochę więcej? Bo myśmy tam nie zmieniali, pamiętam pani? Nie, kwota. Nie wiem, proszę państwa, ta. Co wchodzi w ogóle w to właśnie tu działa? To znaczy tak, to jest taka kwota, która jest od lat taka jakby rezerwowa, gdyby coś trzeba było zrobić, tak? Natomiast całą działalność klubów seniorów mają w swojej dotacji GOT i GOT finansuje. Natomiast tutaj z urzędu, no jeżeli pojawi się możliwość finansowania czegoś dla seniorów, no to są te środki zabezpieczone. Ale powiem panu radnemu, że najprawdopodobniej powstanie stowarzyszenie seniorów, także to będzie to już inaczej. W tamtym roku było też 20 tysięcy. Co to jest więcej? Z nami na będą więcej. Najprawdopodobniej. Nie myśleć jak będą, bo na pewno też napiszą o pieniądze. Ale właśnie jak to jest, bo na przykład HBK nie może, a z takie stowarzyszenia... Pan coś wie, panie sekretarzu, jak to jest? HBK, klub gminny nie jest oddzielną organizacją. Oni działają w ramach struktury PZK i gdyby byli organizacją pozarządową tutaj gminną, to też nie... To też by to mogli dodać. Proszę, jeżeli można, modernizacja stadionu w Kleszczowie 3 100 000. Który to jest stadion? Ten Omega, czyli to co było kiedyś planowane. W zeszłym roku o tej porze był taki wniosek z klubu Omega z zakresem tutaj. Zmiana murawy, tak, na murawy. Pod drzewami murawy robić, tak? Nie, nie. Wtedy Omega. Pisali o pod drzewami, tylko my nie zdjęli. Nie mieliśmy. Jest jedna podgrzewana. A właśnie, czy na Solparku nie ma podgrzewanych? Nie, nie. Dlatego, że nie wiemy. To jeszcze mam pytanie do Domu Kultury w Kleszczowie. 3,5 miliona. To w ramach tej umowy, którą mamy, po prostu te prace, które nie zostały zapłacone, zafakturowane. Z... Dalszy ciąg. Tak jest, tak jest. To ile, jeśli mamy, ile już kosztuje nas ten budynek? No jest to 10 milionów 600. I w dalszym ciągu jeszcze się w tym mieścimy, tak? Nie zakładam żadnego zwiększenia. Musisz 5 zostać. Spigody? Dobra, budowa boiska wielofunkcyjnego w Antoniówce, to jeszcze tam będą trwały jakieś prace, tak? Zobaczymy państwo, nie zostało tam wszystko jeszcze porozliczane, dlatego że budowa się mocno opóźniła, potem były roszczenia podwykonawców o bezpośrednią płatność w stosunku. Znaczy z pominięciem generalnego wykonawcy, który robił jakieś uniki i nie płacił do wykonawcy, w związku z tym ta kwota nie została do końca rozliczona, dlatego zostały te środki na dokończenie rozliczeń. Dobrze, nic nowego raczej już tam nie dziękuję bardzo. Proszę. Nie.
No to jest stary wniosek, który cały czas jest w budżecie, ponieważ nowy plan, znaczy stary plan nie zawsze nie pozwala ruszyć po prostu tego budynku i przeciągają się prace państwa, jakby ta zmiana studiów była robiona w Czerzowie, w związku z tym no to czeka, aż zmienimy ten plan, żeby można było ewentualnie tak jak już kiedyś tam skalali, A jeszcze jest tak, rozbudowa jest pracą nowocześniejącą obiekt KDS w Wyszczowie. Panie. Kiedy jest tak, co to jest? Znaczy, planując te środki, zebraliśmy od Solparku i od szkół rozmaite wnioski. Tam było wnioski o utworzenie klasy, o utworzenie pomieszczeń. Część tych wniosków już zostało, że wszystko na przykład wrzucone, więc być może nie wszystko będzie realizowane. Natomiast to są takie prace na wnioski głównie szkół do tej pory były realizowane. Których szkół? Wypracowanie w pracowni, wyposażenie, instalację elektryczną robione na przykład w ostatnim roku, pracowni w szkołach podgimnazjalnych. I teraz były 3 czy 4 wnioski o stworzenie klas, o utworzenie, zabudowanie, zrobienie świetlic i z jednej szkoły, i z drugiej, czyli ze sporo szkół. Część, tak jak mówię, pan był już pewnie podrzucił. Które były wniosek o to, by stworzyć świetlice w tych dużych holach. Po prostu dodatkowe pomieszczenia. Natomiast jest jeszcze cały czas w trakcie wniosek o to, żeby stworzyć dodatkowe klasy w szkole gimnazjalnej. Tam są takie klasy. I zostały te buty też. 400. No w tej chwili jest podpisana umowa z firmą na wykonanie studium wykonalności. Studium wykonalności obejmuje tam cały cykl prac, począwszy od takiej koncepcji gospodarowania terenu i potem skupienie się na samym obiekcie termalnym. W tamtym tygodniu mieliśmy tutaj spotkanie z firmą projektową, która pierwsze koncepcje nam zaproponowała. W przyszłym tygodniu jest kolejne spotkanie. Myślę, że po tym spotkaniu, w tym tygodniu spotkanie, że w czwartek. Prawdopodobnie jest myślimy o tym, żeby robić takie specjalne posiedzenie Komisji Rady Gminy, żeby się z tymi koncepcjami zapoznać. Czy ta firma bierze pod uwagę również to zwało blisko dzień? Szanowni Państwo, ja tu do tego punktu rozbudowa i prace unowocześniające KDS, obiekt KDS. Składam wniosek dodatkowy, żeby tutaj dopisać konkretnie, że chodzi to o pomieszczenia szkolne, typowe. Bo jeśli chodzi o dalsze część, tą sportową i tam rekreacyjną, to jak dobrze pamiętam, tam jest wszystko w gwarancji jeszcze. To żeby tam pieniążki czasami, bo tam trzeba wyegzekwować do tych Warszawy, więc proszę o dopisanie tam, że no nie wiem jak tam dokładnie, tylko że mówię myśl moją, że to ma być tylko, pieniądze mają być przeznaczone tylko i wyłącznie na poprawienie, że tak powiem, warunków pracy w szkołach. Gimnazjum i ponad gimnazjum. I tak właśnie zrobiliśmy. Proszę, ale to żeby było zapisane tutaj, żeby później no, ktoś tam na mnie zarzucał, bo wie pan, bo tam jest sprawa to poważna, bo tam opinie są poważne, ale to nie dzisiaj na to jest pora. To jest za tym wniosku, za przyjęcie tego wniosku. Proszę bardzo. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwie osoby wstrzymały się, reszta za. I tak oto dobrnęliśmy do... Szybkie pytanie. Chciałeś wrócić na chwilę do GOK-u. Tu jest działalność inwestycyjna 60 500. Wiadomo co to jest? Ale to gdzie to pan znalazł? Kartka wcześniej, trzeba wrócić. Aha. Działalność inwestycyjna? Tak, 60 tysięcy pięć. To są te wydatki inwestycyjne, jakieś zakupy? Może powiem. Komputer 22 500, aparat fotograficzny 9 500. Komputer to kilka sztuk, tak? Pokój bezpieczeństwa 5 000. Nie, kosztuje jeden tyle kosztuje. Oprogramowanie do pokój bezpieczeństwa 7,5. Program Sosik Pałe 7 tysięcy. Oprogramowanie do pokoju łącznie 60 500. Dobrze, dziękuję uprzejmie, do 16 przerwa. Wstępujemy do dalszej części.
spraw odnośnie budżetu i... Wnioski refera ochrony środowiska i gospodarki gruntami. Pierwszy zakup urządzeń na płacę za 400 tysięcy. Zwiększenie 2,14. Ogółem 400 tysięcy. Pytania? Nie ma. Kto jest za? Jednogłośnie za. Następne, ten sam referat, oczyszczanie miast i wsi, utrzymanie porządku jest 80 tysięcy. Wydatki na zakup inwestycyjny, zakup pojazdu typu mikrobus 480 tysięcy. To by miał pytanie, panie Marcinie, bo to już pana jest, tak? Co to za? 480 tysięcy. To jest mikrobus 19-miejscowy, którego nie zdążyliśmy kupić w połowie zeszłego roku. Przedłużyło się to, tak, sprawy takie dokumentacji przetargowej, przedłużyło się to, nie chcemy podwołać w tym roku. Panie Przewodniczący, te pieniążki w takiej kwocie zaproponował zakład komunalny, żeby zagwarantować. Natomiast teraz już widać po analizie rynku, że to będzie niższy koszt. Natomiast to jest kontynuacja tego, co się jesienią nie udało. Był wniosek składany na końcowej, listopadowej sesji odnośnie, żeby przedłużyć termin obowiązywania i nagle nam to wyskoczyło z budżetu tegorocznego. Znaczy, bo to był akurat taki czas, że za późno już było do 2014, natomiast no, za wcześnie też wydawać, bo jeszcze było 13. Dodanie w bulety. Tak. Zakup pojemników psi. Psi pakiet. Psi pakiet. To ma psy do mnie. Boże, na wszy... To na zebraniu miejskim było zgłoszone, żeby przy blokach na ulicy Sportowej tam 2-3 sztuki dostali. A jak to? To my mamy kupienie woreczki? To są takie, już piłka jest teraz, to są takie kosze, gdzie podchodzi się właściciel z pieskiem, wyciąga woreczek foliowy i te pozostałości po... Ale panie Marcinie, w mieście to sobie kupują woreczki. Nie. Też jest to samo. Woreczków jest prawie żaden. Tam się kupuje za 100 zł, nie wiem, tam 1000 czy ileś sztuk, który później jest w tym urządzeniu, wisi sobie, tak? To jest za, proszę. Jednego. Dalej, edukacyjne wrota regionu łódzkiego. 141 tysięcy. To myśmy nie zdejmowali tego już kiedyś? Nie. To nie marszałek pisał? Tak, to jest zadanie. Zadanie liderem projektu, żeby województwo łódzkie z gminami, z terenem województwa łódzkiego i zadanie obejmuje zakup sprzętu multimedialnego do zaprogramowania dla szkół podstawowych. To jest za, proszę. Tylko nie, następne to jest to samo, bo to jest do UPF-u i te wszystkie te. Kolejne jest do... po stronie dochodowej, bo to jest kwota, którą otrzymamy do finansowania. Bo z naszego budżetu jest 30 parę tam tysięcy. Tak. A to 141 dostaniemy. Dobra. Rozumiem, że tam są przed aklamację, tak? Tak. Dobrze, nie głosujemy. Panie dziennikarzu, proszę zanotować. To jest aklamacja. Następny wniosek, przeniesienie planie wydatków w budżet. Wynagrodzenie osobowe pracowników. Składki na ubezpieczenia, składki na Fundusz Pracy. To jest przedszkole Kleszcz. Ten za. Dziękuję. Przedszkole Kińskie. To jest za. Dziękuję. Następne jest Ustanowice. 20 tysięcy. To jest za. Dziękuję. Gimnazjum. Moduł wydatki zakupy podróże służbowe krajowe 2000. To jest za. Dobra. Ponad gimnazjalne 20 tysięcy. Jak to mi się dziwnie składa, że oni już w kilku pozycjach mają jednakowe koszty. Liczby uczniów też mają jednakowe? I nauczycieli? A czy mogę się powiedzieć, co to znaczy ten degustarium? Tylko tak z ciekawości.
Pan wysłał jeszcze wyciąg chemiczny do prowadzenia pracy. Tak, ale myślałem, że ktoś... Co? Nie, nie, nie. No co? Coś chce tego ustawać chciałem. Nie, tego ustawać. To jest za? Ale to jest dołączona opis. Tak, już teraz zauważyłem. Przeglądałem. Szatkę zobaczyłem, nie patrzyłem na to. Nowo wynagrodzenie osobowe, 10,5 tysiąca. Nagroda jubileuszowa nie była wypłacona w 2012 roku. Tak. Powinna być teraz wypłacona w teraz. Nie są zabezpieczone środki, prośba o zwiększenie. Aby ktoś miał uwagi, to proszę właśnie, bo ja to wpadłem, spoglądam, to nie patrzę do góry. I tutaj mamy referat, jak to jest?